Tak, czyli tych umiejętności mamy to z tym łukiem. RT. RT, czyli to, aby automatycznie wycelować. Gdy wrogowie cię zauważył czas zwalniania na maksymalnie 5 sekund, wycelowanie strzały namierzenie tor przeciwnika i zadaje 100%. Dobra, to wiemy co i jak. Okej. Okay. To jest parowanie. Okej, okay. Dobra. I rozejrzyjmy się tutaj, bo na pewno chyba nie będę miał nic, żeby sobie ulepszyć. Za mało mam jeszcze kasy, choć nie. Mógłbym się udać do jakiegoś kowala, bo to jest niestety trochę za daleko. Jesteśmy w tym miejscu. Tu jest łowca. O, tutaj nie ma żadnych kowali. Jest. Dobra, wiecie co, jesteśmy w takim regionie, gdzie mamy tutaj trochę znaków zapytania. Także tym się zajmiemy teraz, tym materiale. Znaczy tym materiale, tym dalszej części Twitcha. A tym materiale, czyli mówię dla osób, które mnie obejrzą przed premierą w czwartek na kanale na YouTubie. Ja sobie oznaczę to. Ten znak zapytania. To jest w tamtym miejscu. Oczywiście pierwsze co, to sobie skumam naszego orzełka, znaczy sokoła. Wyczaić ten moment, ale raczej dobra. A nie, to jest, tu jest jeszcze znak zapytania, ja sobie tutaj oznaczyłem. Dobra. Dobrze wiedzieć. No to jest całkiem niedaleko, także nawet nie będę korzystał z naszego konika. Przecież możemy, jak mówiłem, też niby medytować i wtedy nam się zmieniają automatycznie na raz te pory dnia. Ale nie będę tego robił. Powiem wam szczerze, że jest jakaś magia pomiędzy nocą, lokacjami nocnymi, a dzień. Także i ta lokacja jest fajna i ta. Dobra, tu mamy jeden z tych znaków zapytania. Odkryto nową lokację, jaskinia Algaleki. Zabij wieżę Alfa. A ciekawe. Nie, to nie jest wieża Alfa. Już myślałem, oznaczyłem sobie nawet cel. A? W razie na instynkcie przetrwania nic tutaj nie widzę. Chyba, że tutaj gdzieś w jaskini. Dokładnie, tutaj musimy uważać. Teraz spróbujemy z łuku. Gruba. Spróbuję może z łuku. Instynkt przetrwania nic nie pomógł. Wow. O, unik. Kurwa, ale mi ciaknął. Wow. Ojej! Silny kurwa gnoj. Ja! Załatwi mnie. Te dwa ciosy mnie, słuchajcie, załatwiły. W ogóle ta Mighty mi widać, jest dramat. Muszę z jakąś zbroję dokoksić. No ale to jest też najcięższy poziom trudności, to nie jest takie łatwe, to jest koszmar. Także jak ktoś mnie ogląda teraz na Twitchu, to przypominam, że nie ma poglądu na Twitcha. Dlatego, żeby mi widział co się dzieje w czasie nagrania. Bo jak włączałem podgląd na Twitchu, to mi w ogóle nie łapało OBS, nie wiem co się dzieje. Ładnie. Ta za pierwszym razem, słuchajcie. Chyba to nie koniec zabawy. Gdzie są te wilki? Których nie widzę. Ta, trochę. Pozdajmiemy go z łuku. Nie wiem, czy on nie sięgnie w ogóle tej wysokości.
próbuję go jeszcze raz pościągać. No ładnie wchodzą obrażenia, powiem wam szczerze. Dobra, spróbuję go zaatakować. Ale uniknął jego ciosu. Chyba uciekł mi. Yeah! Piękny atak. Dobra, teraz sobie jakoś radzę. Lepiej niż za pierwszym razem. Lokacja ukończona, jaskinia Agalei. Ale jest jeszcze jeden wilk. Powiem szczerze. Ja sobie tu na szybko zapiszę, nie? A nie, nie mogę zapisywać, jak nie jestem bezpieczny. Ale z chęcią bym sobie go załatwił. Wejdę sobie na tą skałę. Jestem trochę bardziej bezpieczny. Ale taki słabszy widzę wilk. Dobra, ładnie. Pięknie. Dobra, ładnie nam się udało. Powiem szczerze. Odblokowano znakę. Nowicjusz. Dur. Bo dzięki temu, że właśnie załatwiliśmy tego wilka, to mogę sobie teraz na spokojnie tutaj przeszukać ten teren. Okej. To był jeden z tych znaków zapytania tutaj na mapie. I one broniły jakiejś skrzyni. I właśnie takich głównych nagród związanych, słuchajcie, z tymi znakami zapytania. To już jest nieaktywne, bo już załatwiliśmy sprawę z tymi wilkami. Ale właśnie to był ten znak zapytania. Jak w Wiedźminie, to ta gra mi się tak naprawdę dosyć bardzo przypomina właśnie z grą Wiedźmin. Szukajmy, co tu jest ciekawego? Łuskowe rękawice. Wow. To sobie teraz posprawdzajmy. Tutaj zdobyliśmy, dzięki temu właśnie ukrytemu miejscu, tej ukrytej lokacji. Słuchajcie, zdecydowanie lepsze rękawice niż moje. Rzadko widuje się tak misterne rękodzieło. Plus 4 do obrażeń łowcy. Odwiedź kowala, aby wygrawerować. I oczywiście mamy trochę asertymentu, żeby ulepszyć tę rękawicę. Także czemu by nie? Załóżmy je sobie. Okej, czy coś tutaj jeszcze lepszego zdobyłem? Chyba nie. Nie. Okej. Ekwipunek. Tutaj nam się coś nowego pojawiło. Surowe mięso. Duży kawał surowego mięsa idealnie do ugotowania. Ej, i tutaj coś jeszcze jest, ale to czytałem o tej skórze. Skóra zwierzęcia zniszczona i poszarpana. Tylko tak, tutaj jeszcze nie wiem co to. A, to jest nasza sakwa na różnego rodzaju znajdźki. Dobra, myślę, że... Słuchajcie, tą jaskinię mam z głowy, chyba że tutaj jeszcze pozbieramy. Ej. Trochę kasy. To jeszcze coś mamy. Też to ważny kruszec do ulepszania zbroi, znaczy broni. Bronisz tam zbroi, też możemy i to sobie ulepszyć. Oczywiście tam na tych górnych partiach też warto sobie, słuchajcie, zbierać te kruszce do ulepszania. Bo naprawdę tutaj na wyższych partiach zwróciłem uwagę, że są zdecydowanie większa ilość. Albo są bardziej rzadsze, no to w tym akurat przypadku nie. Ale zawsze można sobie pozbierać, nie? Jaskinia Agalei. Jeszcze widzę, nie jest bezpiecznie, bo cały czas ten mi kompas świeci na czerwono. Ciekawe czemu. Bo tutaj już nic nie znajdę. Raczej nie. Dobra. Nie pozostało mi tylko, słuchajcie, nic innego, jak szukać kolejnego znaku zapytania. I oznaczmy sobie go na mapie. Jest tam tym miejscu, żeby nie przedłużać. Znaczy nie... Znaczy jakbym... Grał na YouTubie, tylko nagrywał na YouTubie. Potem sobie po prostu wyciął. Tą kwestię, jak sobie podróżuję. Ale że nagrywam teraz na Twitchu, to w czasie obróbki, może jak będę wrzucał na YouTubie, to pomyślę nad tym. I tutaj gdzieś jest kolejny znak zapytania.
Odkryto to nową lokację. Kryjówka Cyklopa. Cyklopa? Taros. Szykując LT, skieruj wzroki kara nasz przeciwników, by ich oznaczyć. Oczywiście. Nie podoba mi się to. Ten Cyklop to przecież to jest postać z głównego wątku. Dajcie. Są jakieś wilki jeszcze w ogóle. Sprawdzę to. Cyklop to jest chyba w tamtym miejscu. Gdzieś, bo gdzieś mi tutaj sokoł gdzieś kieruje. Dobra, mniejsza większość. Niby się wystraszyłem, ale... A tak za bardzo niepotrzebnie. Bo z drugiej strony to jest miejscowa cyklopa. Uuu, nie, 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 tu nas nie powinno być, słuchajcie. Na tą chwilę, gdzie jest ten znak zapytania? Aha, i to jest miejscówka, ten znak zapytania była miejscówka Cyklopa. Cyklop to jest ten główny szef oprychów, który jest związany z fabułą główną. Także nie, nie, my do niego nie będziemy szli, nie będziemy zmierzać. Pójdziemy sobie, słuchajcie, może tutaj, bo jest niedaleko. Tego znacznika. To jest w tamtym miejscu. Może tak, no ja bym wolał naprawdę obejść tą lokację, gdzie jest ten cyklop. Bo jeżeli, jak mówię, zajmiemy się tym cyklopem, jak będzie odpowiednia pora, jeżeli, związana właśnie z tym zadaniem. Questem. Słuchajcie, mogę coś zebrać. Pobocznym. Tak to nie ma sensu. Coś to było, ale dobra, nie będę czasu tracił. Ten znak zapytania jest tutaj. Boże, jak to pięknie wygląda, słuchajcie. Aż się chce grać, naprawdę. Dobra. Wow! Czemu ja zawsze nie patrzę, gdzie... Lecę z tym koniem. Tu tą lokację, Wilcza Grota. Dobra. To może zejdźmy z konika. Dobra, zabij zwierzę alfa. Znowu mamy potyczkę z wilkami. W którym miejscu? A gdzieś tutaj pod spodem musimy zejść. Wow, tu nie zabij. Nie słyszę, ale... O, jest! To będzie ciekawo. A wejdźmy trochę na zewnątrz. Ładnie. Tak? Ładnie, ładnie. Pięknie. Dobra, ładnie go załatwiliśmy, powiem szczerze. Tu coraz bardziej kumam tą walkę. Ogarniam ją. Także nie jest tak źle. No tak, muszę się nauczyć tej specjalnej zdolności, słuchajcie. Nie to. To jadę tak i Y. Bo zawsze o tym zapominam. To jest bardzo dobry atak. Tutaj na R1 nie mamy nic. Tylko te letkie ataki, silne ataki. Bo tam widziałem jeszcze jednego wilka. Najlepiej tutaj znaczy wyciągać je spoza jaskini. I to wolę robić łukiem. Dobra, dostał ładnie. Wow, dobra, uważajmy. Dobra. Pięknie. Dobra, unik. Pięknie. Dobra, uważajmy, poczekajmy na jego atak. Aj, sięgną mnie. Nie! Kurwa, bujam się z tobą. Ja! Patrzcie, jedna chwila i możecie być łatwo
Załatwień tak pięknie szło z tymi wilkami, nie wierzę po prostu. Wiecie co, zmieniła mi się ta specjalna umiejętność, czyli ta szarża do przodu. Zamiast wykorzystywać na R1, to R2 naciskałem, czyli wyciągałem łuk. Nie wiem, czy widzieliście ten błąd. Spróbujmy jeszcze raz. Ja widzę, nas zapiszę. Przed tą jaskinią. Nie wierzę, że tutaj w tym miejscu. Bo raczej chyba tutaj wszystko zebraliśmy, tak czy siak. Słuchajcie, zobaczymy na mapę. Tak, to jest zaliczone. Dobra, weźmy sobie. Oznaczmy ten punkt. Jeszcze raz. Zobaczmy, że mi tutaj wyświetla jakiś dziennik. Nie wiem, o co chodzi z tym dziennikiem. A, to są zadania. Dobra, na razie tymi zadaniami nie będziemy się zajmować. To te znaki zapytania. Kurze, szkoda, że tak łatwo się dałem. No nic, spróbujemy jeszcze raz. Nie jest daleko, także... Widzicie, na tym najcięższym poziomie trudności trzeba uważać. No i nie można popełniać błędów, nie? Jak to, że ja mylę przycisk odpowiadający za łuk z przyciskiem od silnego ataku, specjalnego od kontrowalnego ataku. Żywka cyklopa nie. Żywka cyklopa zdecydowanie nie. Kryjówka cyklopa to była tu. Dobra, to mieliśmy się udać właśnie tutaj w ten znak zapytania. Ja sobie przy tym znakiem zapytanym powinienem szybko zapisywać grę. Bo wiecie, jak to się dzieje, jak to się później kończy. To będzie gdzieś tutaj. Jak mówię, ta sama strategia była dobra, żeby je wyciągać na zewnątrz. Ale tu, tutaj coś jest. Dziwne. Teraz sprawdźmy sobie to miejsce. Coś tutaj znajdę ciekawego. Nic za nic. Chyba na konia nie będę wchodził na razie. Bo jaskinia jest tutaj dosłownie obok. A 130 metrów? Mi się wydawało, że tak blisko jest ten znacznik, raczej. Tylko wydawało. A zdobyliśmy żelazo przy okazji po drodze. Na 70 metrów do celu. Dobra, szybki zapis. Dokładnie. Zapisało mi w ogóle? Na pewno? Tak. Nie wiem, czy mi zapisało. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie, za daleko polazłem chyba. Nie, dobrze. Tutaj gdzieś. Okej. Fajnie. I to jest w tej jaskini. W tym miejscu. Dobra. Jeszcze raz spróbujmy. Dobra. I jeszcze raz. Pięknie, o to mi chodziło, o ten atak. Wow! Dobra, unik, unik. Wow, dobra, uważajmy. Dobra, ładnie. Dobra, ładnie, unik. Dobra, ładnie. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wow, jeszcze jeden cięcy po mnie. Silny, kurwa, gnój. Nie! W momencie zaatakowałem. Oj. Ja z tymi gaciami jest w ogóle dramat. Jak ona wygląda momentami. Dobra, trzecia próba już. Ciężka sprawa. Mam nadzieję, że żeś kurwa zapisał tą grę. Dobra, bardzo ładnie. Akurat ten alfa mi wylazł, nie? To jest najlepsze.
Panie. Kurwa, już nie mam połowy życia. Ładnie. Pięknie. Dobra, używam teraz riposty. O, gówno dało. Nie. Ja! Zwróćcie uwagę, że ja tak w złym momencie atakuję tego wilka. Oj, pierdole. I w tym danym momencie widzicie, już się robi problem z poziomem trudności. Pierwszy moment, że jest ciężki dla mnie. No nie, spróbujmy jeszcze raz. Tam widzę, że jeszcze mogę z łuku się trochę pobawić, ale nie chciałbym tego robić. By dało radę, to chciałbym. Dobra. Poczekajmy. Kurwa, silny jest ten wilk. Dajcie. Dobra, ładnie. Ładnie, dobra, dobra. Spokojnie. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Kurwa, źle. Dobra. Pięknie. Kurwa, źle, źle, źle. Jaka ciężka walka. Dobra. Spokojnie. Kurwa, nie trafiłem. O, chodź, chodź, chodź. Dobra, ładnie. Jest! Wow, co była walka. Masakra, ale już się udało. Wow, futro wilka, surowce miękkie i coś to. Ja pierdziele, ciężko było to wygrać, ale się udało. Dobra. Zabij zwierzę alfa. Zaliczyłem ogólnie. Lokacja ukończona, wilcza grota. Czy tak, ukończona jest lokacja. Się wydaje, ale nie zdobyłem jeszcze tego, co tam jest w środku. Zobaczę sobie ekwipunek, czy mam jakiś lepszy, ale chyba nie. Wszystko co mam najlepszego to akurat już mam wyekwipowane. Że chyba nic poza tym nie zdziałamy. Weźmy sobie w
tutaj w tej sakwie. Też coś chyba ciekawe, coś nowego zrobiliśmy, a nie. Tylko to mięso i tutaj coś jeszcze. Mamy tą futro wilka. To jest na sprzedaż, dosyć wartościowe. 40 monet. Fajna sprawa. Dobra, jeszcze jest tamten wilczek, ale nie powinien być taki łatwy, ciężki jak ten alfa. Nawet nie wie, gdzie jestem. Pięknie. Strzelec wyborowy. Jakaś umiejętność. Możemy sobie oczywiście go przeszukać. Co tutaj jest ciekawego? Oczywiście nic, żelazo, jakieś pierdoły. Samo żelazo do ulepszania. Okej, trochę monet. Monety. Niezidentyfikowana dłoń. Ciekawe. Też mogę przeszukać. To sobie sprawdzimy, o co chodzi, co chodzi z tą dłonią. Miejsce przetrwania, czym czasami czegoś nie pominął. Dobra, to będzie chyba na tyle tej jaskini. Wejdźmy na powierzchnię. Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego, jeżeli chodzi o tą dłoń. Ekwipunek. Sakwa. Tutaj jest jakaś dłoń. Jest zwykłana dłoń. Ta dłoń kiedyś do kogoś należała. Kto wie, czemu została usunięta. Nie mam, szczerze mówiąc, mało. Nie mam zamiaru wnikać. Teraz tak. Ja, a w ogóle, jeżeli chodzi o broń, to byłem jakiś lepszy ten? Czy nie bardzo? 32. Ten miecz na 32 jeszcze. Można by było go zobaczyć. Samo obrażenia. Że ten ma jeszcze plus 2 do obrażeń asasyna. Na razie nie, zostawmy na razie te ostrze, które mam. Dobra, i gdzie jest ostatni znak zapytania, którego chciałbym przed jakąś jeszcze misją sobie odkryć. Czy tam jest, ale on jest bardzo daleko. Ale mniejsza większość. I tutaj jeszcze jest po drodze jeszcze jeden. Dobra, to ja sobie to oznaczę. Tutaj mogę wziąć drzewko. O Jezus. Jak ten koń przyleci, to kopyta. Dobra, i tam masz 650 metrów do celu. I do kolejnego znacznika na mapie. Też warto sobie właśnie takie rzeczy oblokowywać, słuchajcie, bo zdobywacie też lepszy ekwipunek i wam pomaga w takich misjach, na przykład jak z tym wilkiem zastranym. Bo mi się wydaje, że ja bym to szybko zrobił, wykończył go. Ale ja się bałem go atakować cały czas.